Siam Divi, pies i kot, co chwilę. Hej, tu Fanna. Jestem Słowa Kicz. Dziś będziemy rysować makowiec. Miam. Będzie piórnik z kształtami. Zaczynamy. Na początek weźmiemy elipsę. Co to jest? Rysujemy kształt przekrojonego makowca. To koszyk? Nie tak. Chyba się udało. Teraz linia prosta. W taki sposób powstaną boki makowca. Będziemy go widzieć od przodu i z boku. Jeszcze linia na dole. Nie! Weźmiemy łuk. Umieścimy go na końcu. To i w taki sposób mamy cały kształt naszego wypieku. Kolejnym to bardzo zakręconym łukiem narysujemy środek makowca. To oczywiście jego ciemniejsza część, którą stanowi mak. Jak widzicie, trzeba go bardzo dobrze zawinąć. Teraz na boku powstanie fala. To jest lukier, którym jest oblany makowiec od góry. Sięgniemy po kropki. Wykorzystamy je wiele razy i umieścimy je w cieście. Będą to zmielone bakalie, czyli na przykład orzechy, migdały czy suszone daktyle i figi. Czasami w makowcu można też znaleźć całe rodzynki. Ja akurat je uwielbiam. Dobrze, mamy to. Weźmiemy prostokąt. Małe prostokąty umieścimy na lukrowej polewie. To kandyzowane skórki pomarańczy. Taką skórkę można kupić albo zrobić samemu. Po prostu pociętą skórkę pomarańczy należy bardzo długo gotować w wodzie z cukrem. Nie wyobrażam sobie makowca bez takiej wspaniałej posypki ze skórki pomarańczy. Makowiec narysowany! Można go jeść? Makowiec! To jest makowiec. Może lepiej go makowce to potrawy. Niech powstaną wasze rysunki. Poproście rodziców, żeby wysłali je do nas przez stronę www.forfunkids.pl, a my pokażemy je na ekranie telewizora. Siedmi, fizyko. Co to było? Co to było? Co to było? Co to było?